Abbasa. Taki układ słów spotkałem przy formułach alchemicznych. Dodatkowym tropem było słowo sa. To w takiej encyklopedii, czy w ogóle wśród fanatyków Gwiezdnych Wojen jest stworzona cała taka symbolika Gwiezdnych Wojen oparta na kabale i gnozie. Sa to kobieta. Czyli można powiedzieć, że to jest taki początek, ten Aber Abbasa, czyli zaklęcie początku kobiecego. Pierwiastek kobiecy tam zwycięża. Następna linijka to jest Lilith Tet Inetha. Lilith to jest, tutaj idziemy w kierunku pozabiblijnej tradycji żydowskiej, czyli mówimy o pierwszej kobiecie, która z Biblii możemy ją wywieźć z Księgi Rodzaju, kiedy się to mówi o dwóch powstaniach człowieka, czyli tych dwóch, bo to były takie dwie kobiety. Czyli Lilith była ta stworzona bezpośrednio z prochu, a ta druga Ewa to już była z żebra Adamowego. Podobno Lilith się zbuntowała i odeszła sobie w siną dal z raju sama, jeszcze przed kuszeniem Ewy. Druga wzmianka o Lilith w Biblii to jest w księdze Izaasza. Uważa się, że Lilith to jest patronką nocy, takich bardzo poważnych zaklęć czarnoksięskich. Kiedyś też uważano, że jest odpowiedzialna za kradzież niemowląt. Tet to jest dziewiąta litera alfabetu, również dziewiąta sefira i również jest symboliką węża. Czyli mamy dwa symbole Lilith, czyli kobieta nocy. Też mówi się, że to może być sowa, czyli mądrość nocy, czyli kobieta, mądrość nocy. Pierwsza prakobieta, pramatka. Tet, czyli dziewiąta sefira, która jest najbliżej Ziemi, czyli wszystko się kręci wokół jednak Ziemi. No i Inetha, która jest to chyba gra słowna. Można tam się dopatrzyć pewnych elementów, również takich gier słownych wynikających z alchemii. Potem mamy dwa wersy chrom, amen, lilith, lithum, przepraszam, satynum, aluminium. To są czyste nazwy metali używane do produkcji, do przemiany, prawda? Do tworzenia nowych światów równoległych przez alchemików. Amen, no to ta formuła, to niech się stanie. I tu bardzo ciekawie użyta w środku, czyli takie trochę podejście Arebur. No i na końcu znowu powtórzenie Lilith Tety Natcha i Aber Abbasa. Czyli mamy taką refreniczną strukturę. I co ciekawe, również jest to pierwszy taki poemat bardzo graficznie opisany. Znaczy ma formę graficzną, która może przywodzić na myśl wiersze Dylana Thomasa, szczególnie cykl wizje, modlitwie i wizje, Vision and Prayer. Tak się mi wydaje najprościej chyba. To jest jedna z wersji interpretacyjnych tego wiersza, który jest na sam koniec całego cyklu, chyba świadomie umieszczony na sam koniec, bo mówi o sprawach ostatecznych, o sprawach o wielkiej tajemnicy przemiany, o wielkiej tajemnicy poczęcia, jak również o wielkiej tajemnicy tego, żeby się to wszystko stało.